Cześć, z tej strony Skylark, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak włączyć tryb incognito w przeglądarce Google Chrome, a więc zaczynajmy. Po pierwsze należy oczywiście otworzyć przeglądarkę Chrome, następnie klikamy tutaj w prawym górnym rogu w te trzy kropeczki i mamy tutaj opcję Nowe okno incognito. Możemy także wcisnąć na klawiaturze Ctrl, Shift oraz N i w tym momencie okno incognito także zostanie otworzone. No i jak widzimy, okno incognito jest otworzone i mamy tutaj właśnie informację o tym, co oznacza, że jesteśmy w trybie incognito czy też trybie prywatnym. I mamy tutaj informację, że w Chrome nie zostaną zapisane Twoja historia przeglądania, pliki cookie i dane witryn, informacje podane w formularzach. Natomiast nasza aktywność w internecie nadal może być widoczna i strony internetowe, które odwiedzamy, będą oczywiście widziały naszą aktywność. Także dostawcy usług internetowych czy też w sieci naszego pracodawcy czy szkoły to, co robimy, będzie nadal widoczne, czyli nie zapewnia to 100% anonimowości, jedynie nie zapisuje naszej historii, plików cookie, danych witryn w Google Chrome. Natomiast te witryny trzecie nadal będą to wszystko widziały. Jeśli chcemy być całkowicie anonimowi, polecam używanie VPN-a, który szyfruje połączenie między naszym komputerem a witryną, dzięki czemu na przykład nasz pracodawca, czy też szkoła, czy dostawcy usług internetowych nie będą w stanie widzieć tego, co robimy. I przykładem tego, jak działa VPN, jeśli słyszeliście o wielkim firewallu w Chinach, który nie pozwala w Chinach na korzystanie z Facebooka, Google, YouTube itd., to jeśli używamy VPN-a, możemy korzystać z tych usług, które normalnie są w Chinach zablokowane, ponieważ VPN szyfruje połączenie między nami a witryną docelową, dzięki czemu dostawcy usług internetowych, pracodawca itd. nie są w stanie takiego połączenia zablokować. Jeśli chcielibyście być anonimowi, to w opisie znajdziecie link do polecanych przeze mnie VPN-ów. No i na dziś to było na tyle. Dajcie znać, czy udało Wam się uruchomić tryb incognito i pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia!